Zebraliśmy się dzisiaj tutaj, aby apelować do prezydenta miasta w sprawie konieczności utworzenia cmentarza dla zwierząt. Coraz więcej osób, mieszkańców Koszalina, zgłasza taką potrzebę. Ja wielokrotnie odbierałam telefony z zapytaniem, co zrobić, gdy umarł właśnie pupil, no członek rodziny po prostu. I w naszym mieście nie ma takiego miejsca. Wiele osób jeździ do Słupska, zawozi swoje zwierzątka, które po prostu umarły, do Słupska, do właśnie na cmentarz, który powstał tam niedawno, prowadzony jest przez PGK. I z tego względu no, widać tą potrzebę coraz bardziej. Okazuje się, że parę osób, mieszkańców Koszalina, chciało złożyć taki wniosek do budżetu obywatelskiego, w ramach budżetu właśnie stworzyć takie miejsce, gdzie można by swojego pupila pochować, ale otrzymali z miasta odpowiedź, że nie jest to zadanie własne miasta i nie kwalifikuje się do budżetu obywatelskiego. Wskazano również w takich pismach z Urzędu Miasta, że musiał to być przedsiębiorca, który po prostu chciałby prowadzić taki cmentarz dla zwierząt w naszym mieście. Podzwoniłam troszeczkę po okolicznych takich cmentarzach. Okazało się, że w Szczecinie jest przedsiębiorca, który otworzył właśnie w Szczecinie takie miejsce, otwiera kolejne w Świnoujściu i w 2019 roku wystosował pismo do naszego urzędu z zapytaniem, czy jest takie miejsce, które mógłby kupić lub dzierżawić, aby utworzyć taki cmentarz. Niestety otrzymał odmowę. Prezydent stwierdził, że nie ma takiego miejsca i nie ma możliwości, aby takie miejsce się znalazło. Dlatego apelujemy do pana prezydenta, bo wiemy, że chęci są tutaj najważniejsze i można by utworzyć takie miejsce. W Polsce już istnieje 18 takich cmentarzy. W Europie już od 1890 roku powstawały pierwsze. Na świecie najwięcej jest w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. No, naprawdę czujemy taką potrzebę. Mieszkańcy Koszalina czują taką potrzebę. Zwierzaki to są członkowie rodzin, to są przyjaciele najwierniejsi i bardzo często chcemy móc godnie pożegnać tych naszych przyjaciół. Niestety obecnie prawo zabrania zakopywania zwierząt gdzieś w lesie czy w ogródkach muszą być po prostu poddane utylizacji jak śmieci, powiedzmy sobie szczerze. I na to się nie godzimy i apelujemy do pana prezydenta, aby można było stworzyć takie miejsce. Prezydent odpisuje, że nie ma tego typu, dokładnie 24 kwietnia 2019 roku, pismo mam przed sobą, że nie ma tego typu miejsca na terenie Koszalina i że nie ma takiej działki. W ustawie o samorządzie gminnym jest wyraźnie zapis, że samorządy są od zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnot lokalnych. Zbiorową potrzebą wspólnoty lokalnej poza wszelką wątpliwością jest godne i dobre pożegnanie często członka rodziny, bo przecież wszyscy ci, którzy posiadali jakiekolwiek zwierzęta w swoim własnym domu, tak właśnie je traktują, psa, kota, wszystko jedno. Naprawdę traktują jak członka rodziny i chcą w sposób właściwy, godny tego typu pochówek zrealizować. Miasto, na terenie miasta znajdują się takie nieruchomości, które nie będą przeznaczone na inne cele niż łąka, pole uprawne, a mogą być również przeznaczone na cele związane z cmentarzem dla zwierząt. Jedną z takich nieruchomości, którą ad hoc chcę wskazać, to nieruchomości, które się znajdują przy wjeździe do schroniska dla zwierząt. Po jednej i po drugiej stronie, pod liniami energetycznymi, znajduje się wiele hektarów, które nie będą mogły być wykorzystane na żadne inne cele, tylko albo pole uprawne, albo miejsce, które może być przeznaczone jako miejsce, w którym urządzony jest pochówek. Do tego jest potrzebna aktywność ratusza, czyli zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenie przetargu na poszukiwanie przedsiębiorcy, bądź wskazanie PGK, tak jak jest to w pobliskim Słupsku, do realizacji tego typu przedsięwzięć. Ja się przyłączam do tych apeli, do tych próśb. Panie prezydencie, naprawdę warto wsłuchiwać się w głosy mieszkańców. To jest ważna rzecz, żeby mieszkańcy mogli w sposób godny pożegnać swoich pupilów, pożegnać tak naprawdę członków rodzin. Ci, którzy mają zwierzęta w swoim własnym domu, takie właśnie traktują.
Dobra wola tylko wystarczy. Niepotrzebne są żadne pieniądze, dobra wola do rozwiązania tego problemu. I o tą dobrą wolę prosimy. My oczywiście z panią radną Bogumiłą Tiecę nie jesteśmy jedynymi radnymi, które apelują do pana prezydenta o tę dobrą wolę. Interpelacje w tej sprawie składali już nasz były kolega, znaczy były radny nasz kolega, pan Sergiusz Karżanowski. Interpelację składała przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych pani Dorota Hałat. My jak najbardziej te interpelacje popieramy i ja może powiem taki osobisty wątek. Ja w tym roku pożegnałam swojego pupila, który żył z nami, mieszkał z nami prawie 16 lat. Niestety odszedł, zostawiliśmy go u weterynarza i ja do tej pory udaję, że nie wiem, co się dalej z nim stało. Cierpienie z powodu takiej straty jest olbrzymie i dlatego myślę, że miejsce, w którym mogłabym go godnie pochować, przyniosłoby ulgę i przyniosłoby jakieś pocieszenie. I proszę Państwa, nie traktujemy tego w sposób, że to będzie obowiązkowy pochówek zwierząt, ale będzie to jakaś możliwość, będzie wybór dla właścicieli zwierząt, bo zdajemy sobie również sprawę z tego, że nie każdy w ten sposób będzie chciał postąpić. Ale dajmy mieszkańcom wybór. Obecnie takiego pupila zostawia się u lekarza weterynarii, gdzie koszty są dosyć spore za taką właśnie utylizację. Lub oddaje się bezpośrednio do Karlina do utylizacji. Są to koszty rzędu 200-300 zł. Z tego co się zorientowałam, taki pochówek kosztowałby nawet od 100 zł, w zależności od wielkości zwierzaka. I naprawdę jest to godne pożegnanie i właśnie ta możliwość jest bardzo ważna. Wiele osób po cichu gdzieś tam zakopuje teraz w ogródkach, w lasach. Ostatnio moi znajomi natknęli się na wygrzebanego Yorka na Górze Chełmskiej, bo gdzieś jakiś zwierzak pewnie to uczynił, więc no, jest to takie przykre i naprawdę chwytające za serce i ta możliwość jest bardzo ważna, abyśmy mogli godnie swoich pupili chować. Dziękuję bardzo. To już przedsiębiorca. Ja to powiedziałem. Jeżeli rzeczywiście mamy pismo i przedsiębiorcy i odpowiedź prezydenta, jeżeli przedsiębiorcy zewnętrzni są gotowi, zewnętrznie to mogą być miejsca, ale też spoza Koszalina, są gotowi zrealizować, to tak na dobrą sprawę podatnika to w ogóle nie będzie obciążać. Nie ma żadnych kosztów z tym związanych. Wystarczy tylko i wyłącznie zorganizować zmiany w zapisie w planie zagospodarowania przestrzennego i wskazać działkę. Więcej, miasto może mieć przychód z tej działki, bo przedsiębiorca zapłaci podatek, jakiś koszt związany z dzierżawą terenu pod lokalizację tego typu przedsięwzięcia, co oznacza, że miasto tylko zarobi w takim wymiarze kosztowym. Nie ma wydatków. Powiedziałem o tej dobrej woli. Naprawdę dla tej sprawy tylko tyle. Albo aż tyle, bo okazuje się, że tego brakuje. Ja jeżeli mogę, to jako człowiek, który 20 lat przepracował w samorządzie, to odpowiem od razu. Inicjatywę uchwałodawczą w sprawach dotyczących zagospodarowania przestrzennego, planów miejscowych posiada prezydent. Wójt, burmistrz, prezydent. Ona musi być, bo to jest dość skomplikowany proces. To jest w ogóle rozpoczęcie całej procedury, wymaga najpierw uchwały związanej z przystąpieniem do sporządzania planu miejscowego. Potem urząd miasta, właściwie w przypadku Koszalina, prowadzi procedurę. Ona trwa około roku. Takim optymalnym czasie, zbiera informacje, mówi co tam chce osiągnąć, musi uzgodnić ze wszystkimi świętymi od administracji wodnej, RDOŚ-ów, wojewodów, sanepidów, wszystkich kogo trzeba i kończy się to dopiero uchwałą o podjęciu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Panie radne mogą wystąpić z uchwałą intencyjną, proszącą prezydenta o to, żeby chciał podjąć. To i to jest dobry pomysł, może warto. Ale też mamy to w zamiarze, także rzeczywiście. I rozmawialiśmy z paniami radnymi wcześniej. Panie radne mi powiedziały, że jeżeli prośby nie pomogą, to tego typu projekt uchwały złożą, proszącą prezydenta formalnie, no ale. No, ale gdzieś mamy nadzieję, że pan prezydent rzeczywiście przystanie na ten pomysł i będzie go realizował. Ja mam przed sobą to pismo, akurat to pani radna do tych pism dotarła. Pismo przedsiębiorcy, który prosi o to i odpowiedź ratusza, który wituje nie ma i nie będzie. Kropka. No, tak się spraw nie załatwia, no po prostu.
Jesteśmy lekko zakręceni, dlatego że przedsiębiorca prosił o udostępnienie terenu i spotyka się z odmową. Natomiast mieszkańcy, którzy chcą z budżetu obywatelskiego taki projekt zrealizować, otrzymują odpowiedź, że o to mogą aplikować przedsiębiorcy. Pytanie Państwu pozostawiam. Rozwiązanie jest na pewno, tylko trzeba chcieć po nie sięgnąć.